Dzień dobry Państwu. Las to miejsce, które bardzo chętnie wybieramy na odpoczynek, relaks, wycieczki. Zielony krajobraz, świeże powietrze przyciągają nas. Bliskość natury sprawia, że szybciej regenerujemy swoje siły, relaksujemy się. Harmonia i cisza leśna sprawiają, że lepiej możemy zebrać myśli, odpocząć od codzienności. Kiedy pojawiła się ustawa o odpadach, myśleliśmy, że problem z odpadami zniknie. Jednak my leśnicy ciągle borykamy się z takimi obrazkami jak ten za moimi plecami. Tutaj ktoś wyrzucił stertę starych, zużytych opon, różnego rozmiaru opon, od dużych opon samochodów ciężarowych, poprzez mniejsze opony samochodów osobowych, opony ciągników czy mniejszych urządzeń rolniczych, ale także oprócz opon jest tutaj papa rozbiórkowa, wełna mineralna, folia jakaś. Mówię o tym tak szczegółowo, bo może ktoś z Państwa zna te odpady, może ktoś z Państwa widział, gdzie one były składowane, a były na pewno składowane w jakimś miejscu przez dłuższy czas. Znalazłem na tych oponach także napis, datę 29 marca 2013 rok. Jeżeli ktoś z Państwa ma takie informacje, to my leśnicy Nadleśnictwa Lubsko prosimy o kontakt. Od poniedziałku do piątku pod numerem 68 372 0400 albo pod numer Straży Leśnej 601 629 783 bądź też do mnie pod numer 607 133 384. Oczywiście może być to kontakt anonimowy, który pozwoli nam zlokalizować i wykryć sprawcę tego procederu. Dzisiaj, proszę Państwa, na łamach mediów społecznościowych toczy się bardzo burzliwa dyskusja, bardzo emocjonalna dyskusja na temat gospodarki leśnej. Często nam, leśnikom, zarzuca się złe gospodarowanie. Dyskutanci domagają się współuczestnictwa w zarządzaniu lasami. Współodpowiedzialność, proszę Państwa. Prosimy o współodpowiedzialność, prosimy o kontakt z nami, leśnikami. Jeżeli ktoś ma wiedzę na temat tych odpadów, które gdzieś kiedyś były składowane, a teraz my to posprzątamy, zawieziemy do zakładu utylizacji. Będzie to koszt może 20 tysięcy złotych. Jednak chcielibyśmy, aby tę sprawę doprowadzić do końca. Rozstrzygnąć, czyje to są odpady, kto jest odpowiedzialny za to, kto jest ich właścicielem, skierować sprawę do sądu i właściwie sprawę zakończyć. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.